Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Most Wanted. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Uuuuj, jedziemy vanem. Hell yeah! Ciekawe jak to padło będzie jechać. Tak na marginesie, nie świeciły mi się... O dobra, już się świecą. Przednie światło oczywiście. Boże, jak to brzmi! Jakby miało silnik V8. Potrójnie niedoładowany. Masakra jakaś. No posłuchajcie tego. No jakaś katastrofa, naprawdę. Strasznie głośny, znaczy nie głośny, taki burczący, mruczący, wiecie? No nie, no ale to jest trochę przesadne. Zobaczcie, takim padłem jechać. Ile to w ogóle być? O kurde. Jest jeden z szybszych vanów, jakimi jeździłem w ogóle. Dwie paki na liczniku i jeszcze przyspiesza. Nieźle, co? No ale jak na Need for Speed Most Wanted, to i tak jest słabo. Poprzednio jechaliśmy sobie samochodem od pizzy. No i pamiętamy, że jak na pizzę całkiem nieźle się spisywał. Jak na rozłożenie pizzy. Mam nadzieję, że pojeżdżę tym takim Idaho z GTA Vice City, czy GTA w ogóle, którego przed chwilą minęliśmy, tego takiego niebieskiego. Strasznie mi się podoba bryła tego auta, wiecie? Tak jakoś, nie wiem. Natomiast bryła tego vana, no to nie. Ja jakoś nigdy właśnie nie lubię takich, nie lubiłem nigdy takich samochodów. Wiecie, takich dużych, brylastych. W normalnym życiu oczywiście, też tak nie przepadam za SUV-ami. Są oczywiście niektóre bardzo ładne, jak Grand Cherokee, czy Range Rover, o, z marki Land Rover. Naprawdę bardzo fajne modele są, podobają mi się w sensie. Ale ja jestem zwolennikiem ekonomiczności, naprawdę. Takie, nie wiem, marnowanie energii, żeby tylko komuś zaszpanować, jest troszeczkę nie na miejscu. Przynajmniej nie na taką skalę. No wiadomo, że czasami popisać się jest też dobrze, ale z, też z jakimś umiarem, no. Gdy pakujemy dupę w takiego wielkiego SUV-a i w zasadzie jedziemy w pojedynkę do pracy, gdzie miejsc mamy tam przecież dużo, no jest totalne marnowanie energii, moim zdaniem. No ale to jest moje zdanie, no nie każdy je musi podzielać. W każdym razie ja jakoś nie jestem zwolennikiem, tak jak mówię, takich większych samochodów. Lubię samochody, które no mają takie niskie nadwozie. Może to też wynika z tego, że no nie wiem, po prostu takimi samochodami jeżdżę na co dzień, czy w moim życiu. Gdybym pewnie miał rodzinę, która jeździ SUV-ami samymi, to by moje zdanie wyglądało inaczej. No nie wiem, tak myślę. Inaczej bym na to patrzył. Gdybym się urodził w Stanach Zjednoczonych, gdzie paliwo jest dużo tańsze niż u nas, znaczy może nie tyle tańsze, tańsze też trochę jest, ale przede wszystkim zarobki są inne. Powiedzmy, jeśli oni zarabiają 1500 dolarów, tak jak my 1500 złotych, z czego większość musimy, nie wiem, tam 3/4 tego wszystkiego musimy oddać na opłaty i podatki, jak nie więcej. No, a oni sobie kupują, no i jeszcze sprzęt, tak, oni mają tańszy, oni mają sprzęt w dolarach. Przykładowo jak ty kupujesz kartę graficzną za 1000 złotych, oni to kupują za 300 dolarów. A zarabiają tak samo, zarabiają 1500 dolarów, powiedzmy, nie? No, zakładając, że zarabiają 1500 dolarów, a my zarabiamy 1500 złotych. Za to wszystko, wiecie, trzeba później jeszcze wyżyć i tak dalej. No, to jest taki właśnie skutek globalizacji troszeczkę. Nam się nic nie opłaca. No ale mniejsza o to. A ogólnie samochody właśnie tego typu mi nie odpowiadają. Ale lubię takie wozy z niższym nadwoziem, więc na pewno nie chciałbym mieć takiego Volkswagena Sharana, czy jeszcze jest Seat bardzo podobny do Sharana, tylko nie kojarzę jego nazwy, ale to są praktycznie te same samochody, więc w ogóle kiedyś myślałem, że SUV-y to są takie terenówki. A to okazuje się, że to wcale nie są terenówki, tylko to są po prostu samochody szosowe. Z większym jakby na... O, fuck, policyjny. Nieźle. Skradłem samochód policyjny i goni mnie teraz policja. I to w dodatku tajniaki. A ciekawe, czy mogę tutaj włączyć sygnały jakoś.
Chwileczkę, gdzieś tutaj się włączało. Którymś przyciskiem. Muszę to sprawdzić, wiecie? To jest ciekawe. Którymś przyciskiem się tu włącza nie sygnał, tylko trąbienie. Ale tutaj tego nie ma chyba w tej grze, wiecie? Nie ma, niestety. Także, no prawdopodobnie tym trąbieniem by się, no wiecie, włączało też i koguty. Ale niestety to nie jest możliwe. To jest Ford Crown Victoria. Jest to dosyć taki okrojony model, zrobiony po prostu na policjanta, no, w tej grze. Chociaż w sumie nie wygląda aż tak źle, moim zdaniem. O! Kurde. Muszę tu uważać, bo to jest chyba ten sam syndrom, co w przypadku pick-upa, którym już jechałem. Pick-up naprawdę bardzo ciężko się zbierał i chyba tak samo jest w przypadku tego Forda. To tak naprawdę bryła tego samochodu wygląda bardzo standardowo, ale to, co zasługuje na szczególną uwagę, to fakt, że auto jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Oj, będziemy mieli pierwszą blokadę drogową. To moim zadaniem tutaj jest oczywiście nabić sobie kolczatki. Cholera, jedź! Przejechałem już przez 5 kolczatek. Została tylko jedna do ukończenia tego wyzwania. Ale powiem wam, że ten samochód naprawdę jest tragiczny. Zapalił już kilka razy. I w takich głupich miejscach, że sobie nie wyobrażacie. Naprawdę. Ruszanie tym wozem z miejsca to jest katastrofa. Tym bardziej, jeśli jeszcze dodatkowo, na przykład uderzono nas SUV-y z przeciwka i troszeczkę po prostu siłą rzeczy jedziemy do przodu. Jeśli w tym momencie naciskamy gaz do końca, to samochód jeszcze bardziej będzie się ślizgał do tyłu. Cholera. Ukończyłem sobie właśnie wyzwanie i teraz wystarczy tylko zgubić wszystkich policjantów za sobą. Więc jedziemy na stadion. Ups. Naprawdę, ten samochód tragicznie rusza. To jest katastrofa. Nie pojmiecie tego. Mam problem. Goni mi śmigłowiec. Ale, okej. Śmigłowiec też zniszczył się. Chyba od tego znaku, nie jestem pewny. Ten radiowóz bodajże nie może tu przy... O kurde, może. Cholera. No dobra, no to jedziemy. O mordę, jeszcze jestem na trawie, ale okej, udało się jakoś ruszyć. Hop. Pięknie. Tego mam już z głowy, chodźmy teraz do kryjówki. Mam nadzieję, że się uda. I uwaga, znowu w tym samym miejscu, znowu na stadionie. Wychyliłem się trochę na ulicę, ale zobaczcie, samochód tragicznie rusza, to jest jakaś porażka. Jest, udało mi się ukryć. Na szczęście mam nadzieję, że to już koniec przygód z Crown Victorią, chociaż może się jeszcze zdarzyć taksówkarz, który chyba ma tą samą Victorię, ale zobaczymy. Dobra, kolejne wyzwanie, zaczynamy od bramek i chyba będzie nowy samochód. Jak myślicie? To tym razem właściwie. O, już lepiej. Pontiac GTO wersja policyjna. Jeee! No, tutaj już jest zdecydowanie lepiej. Naprawdę, ten samochód przyspiesza. Nie to co tam. I zresztą bardzo fajnie brzmi. Prawdopodobnie tak jak zwykły Pontiac. No ale... Ja wiem, ciekawe właśnie, czy policyjnym się jedzie podobnie jak, czy tak samo nawet jak zwykłym, ale skręca się tym Pontiaciem naprawdę bardzo przyjemnie, powiem wam. Uwaga! Yeah! Hell yeah! Co powiecie na to? Ludzek potrafi, nie? Dobra. Idzie się naprawdę ciężko teraz z tymi bramkami, zobaczcie. Jadę dosyć szybko, a i tak praktycznie na styk. Nie no, miałem jeszcze 7 sekund, no ale już było blisko, 21%, nie jest to jakiś trudny wyścig czy długi wyścig, trudny też nie, poradzimy sobie oczywiście, znając całą mapę Rosewood na pamięć, to nie będzie dla mnie duży problem. Bardzo podoba mi się
sposób, w jaki ten samochód brzmi. Jeśli miałbym grać w Most Wanted jeszcze raz, to na pewno wybrałbym Pontiaca GTO. Z tego co widzę, jest to świetny samochód. Mazda RX-7, bo trochę nią pojeździłem i naprawdę bardzo fajnie skręcała. No i był jeszcze jeden z egzotyków, który mi się bardzo spodobał. Tylko już nie pamiętam, który to był dokładnie. A, chciałbym się zastanowić. Nie był to SLR, nie była to Carrera, bo Carrera miałem teraz. Ford GT też raczej nie. Forda zawsze wybierałem wcześniej, jak grałem, jak byłem mały, jak grałem w Most Wanted, więc on mi się już troszeczkę przejadł. Ja wiem, że to jest dobry samochód, ale... co tam było takiego jeszcze? A, no tak, przecież Murcielago. Chodziło mi o Murcielago. Na pewno bym właśnie poćwiczył coś w Murcielago. Zobaczył, jak ten samochód śmiga na tych zajebiaszczych częściach. No, to by było ciekawe. Poza tym samochód... No troszeczkę model jest zrypany w tej grze. Pamiętacie, te światła z tyłu są takie troszeczkę oklepane. Korweta ZZ06 jest tragiczna tutaj w Most Wanted. Chwilę nią pojeździłem i prowadzenie jest totalną lipą. Ale właśnie zniesmaczyliście mnie, a przynajmniej niektórzy z was, do Murcielago. Ja dlatego tego samochodu nie kupiłem, bo też miałem na początku właśnie zamiar kupić Murcielago i nim śmigać. No ale wiele osób mi właśnie mówiło, że to jest słaby samochód i żeby go nie wybierać. No więc wybrałem co innego. No ale jeśli miałbym właśnie przechodzić jeszcze raz, to widzę, że na pewno byłby to Pontiac. No Vauxhall raczej nie, bo jest też taka wersja bardzo podobna do Pontiaca Monaro, którym jeździmy. To jest Monaro? To nie jest Monaro. Pontiac, ale nie pamiętam nazwy. To jakiś inny Pontiac jest. GTO, no przecież, to nie jest Monaro, co ja gadam. Dobra, i jedziemy następny wyścig. Teraz musimy koszty zniszczeń 10 tysięcy nabić, ale ciekawe, jaki samochód. Aż się boję pomyśleć. Korweta? O Boż. Śmieciara. Choroba. Ten samochód to w ogóle chyba z miejsca nie rusza, co? Ale być może bardzo fajnie... O Boże, jak to skręca! Tragedia, naprawdę. Tu się jedzie bokiem właściwie. Dobra, musimy zderzać wszystko, co popadnie. Rozwalać wszystko, co się da. Najlepiej, żeby rozwalać radiowozy, bo za nie oczywiście najwięcej jest tych kosztów zniszczeń. Najbliższy Pursuit Breaker. O Jezu, zobaczcie. Jak skręcał tak mocniej, to samochód bokiem leci. Gdzie będzie tu najbliższy Pursuit Breaker? Tutaj jakoś. Tam na górze też, ale nie do końca. O jest, o jest, o jest. Nie da rady, no. Tragedia jakaś jest. Mówię wam. Ale kurczę, wygląda na to, że jest niepowstrzymany. Naprawdę ciężko go zatrzymać dla policjantów. Bardzo dobrze. Mnie to odpowiada. Właśnie, nie ma... A, zobaczcie, skąd dym leci, jak się nitro włączy. Z tych małych rurek, które mu wystają z przodu. Nie wiem, czy to widzicie, o teraz. Także widzicie, bardzo fajna dbałość o szczegóły. To mi się podoba. No dobra. Nie wiem, czy to... Nie, pojadę lepiej tutaj, bo... Powiem wam, że jakbym miał zakręcać, boję się, że ten samochód w ogóle nie ruszy z miejsca. O Boże. Dobra, 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 dobra. I chodźcie tu. Proszę bardzo. 63 tysiące. Zobaczcie, szybko się nabija, co? Patrzcie, jak to skręca. Się bokiem jedzie, a nie skręca. O-o. No dobra, z miejsca rusza zdecydowanie lepiej niż Crown Victoria. Co jest dziwne. Gram Victoria i... co tam jeszcze takiego dudupnego było? I pick-up. To były tragiczne samochody, naprawdę. Ale ten wpisuje się już lepiej. O, już koniec? Ale zajebiście. No proszę. A właściwie mógłbym się ukryć tutaj, gdybym nie miał tego policjanta na karku.
Właściwie został mi tylko on, więc podjedziemy tutaj na wieżę ciśnień. Spuścimy. O, jedzie kilku już. Okej, okay. Ojej, ojej! The fuck. No dobra, jedziemy się schować tu. O, o, coś mnie złapało. Cholera. Dobra, spróbujemy go zniszczyć. No nie, z miejsca zbiera się naprawdę świetnie. Jak Murcielago. Przepraszam, jak Galardo. Zresztą Murcielago też nieźle się z miejsca zbiera. Spróbuję go wykończyć. Może się uda. Kurde. Nie no, będę się z nim tutaj bardzo długo chyba bił. Ale ten samochód jest naprawdę niepowstrzymany. Brawa dla niego. Naprawdę. Jak go rozwalić? No niech trochę mi wyprzedzi. Okej. Kurde, i tu już blokada. Gdzie tu jeszcze jest? O, już wiem. Wiem, gdzie możemy się jeszcze ukryć. Tylko ja nie wiem, czy tym wielkim głazem tam wjadę. Chodzi mi oczywiście o ten tunel. Pod budynkami. Zaraz tam dojadę i zobaczymy. Okej, zdaje się, że koleś, policjant zatrzymał się na blokadzie drogowej. I powoli chyba ich gubię. Chociaż to nie będzie łatwe, bo... Okej, zatrzymał się, świetnie. I tutaj jest kryjówka. Ale czy ja się tu zmieszczę? Na styk! Kurde, kamera wyszła poza obszar mapy. Nieźle. Wow. Ekstra. Ile w ogóle miałem tych kosztów? Ileś tam miałem? O, jest. 132 tysiące. No nie, ten samochód naprawdę mi się podobał, wiecie? Nie był taki tragiczny jak Crown Victoria. Naprawdę, Crown Victoria to była jakaś trauma. No i kolejne wyzwanie. Jestem bardzo ciekawy, jaki samochód dostaniemy teraz do dyspozycji. Taksówkarz. No już myślałem, że będzie coś ciekawszego. No dobra, taksówkarz też nie jest zły. Zobaczymy. Wiele osób na drodze narzeka na taksówkarzy, szczególnie w miastach, za ich chamskie zachowanie na drodze. Przynajmniej niektórzy uważają, że jest chamskie. Ja tam nie wiem, mam do nich jakiś taki stosunek neutralny, wiecie. Spotkałem już kilku, jechałem w taksówkach i przeważnie były to jakieś negatywne emocje z nimi związane. Po prostu, ja nie wiem, uważam ich za takich cwaniaków, wiecie? Tak jakoś mi się zapamiętali w mojej tam podświadomości. Nie byli jacyś tacy specjalnie, wiecie, obraźliwi, czy tam jakoś się zachowywali nie tego, ale... może ja trafiłem na tych złych, o, może tak powiem. Nie wiem, nie chcę tu nikogo urazić, ale ogólnie nie mam jakichś miłych wspomnień z taksówkarzami. No i wiele osób też na nich narzeka, co jest ciekawe. Na taksówkarzy też trzeba uważać w miastach, jeśli się parkujecie w niedozwolonych miejscach. No bo często zdarza się tak, że dzwonią na policję i potrafią was podpierniczyć o to, że źle się zaparkowaliście. I wtedy podjeżdża wam policja. Zakłada na koło ładną uprząż i krótko mówiąc, gówno możecie zrobić. Więc na to zwracajcie też uwagę, jeśli się tam jakiś koleś zatrzyma koło waszego samochodu i będzie wypisywał karteczkę, czy tam dzwonił na telefon do kogoś. Prawdopodobnie jest to jakaś służba drogowa albo policja po prostu. Ja na to na przykład zwracam uwagę, bo raz taką właśnie niedawno sytuację miałem i postanowiłem po prostu odjechać samochodem, nie ryzykować. No ale tak się po prostu zdarza. Także... Teraz zauważyłem, że taksówkarze przesiedli się, dużo taksówkarzy przesiadło się na Passaty B6 z Mercedesów poczciwych. O Jezus. No ciekawi mnie to właśnie, bo słyszałem, że Passaty B6 strasznie awaryjne są. I nawet z tymi silnikami 1.9 TDI są z nimi problemy, a szczególnie jeśli chodzi o koszty naprawy, więc
Nie wiem dlaczego akurat na ten samochód decydują się, no jedni chyba z najbardziej doświadczonych kierowców, jacy chodzą po świecie, w końcu oni zarabiają na jeżdżeniu, tak, więc na jeździe i na samochodach znać się muszą, a tym bardziej na ekonomii no właśnie tak. Więc może to są jakieś samochody flotowe, po prostu podostawali takie i takim jeżdżą. Już, jeśli chodzi o właśnie Passaty B6. Nie wiem, tak może być rzeczywiście. O, tam jechał Pizza Man. No. Ciekawe, że w tej grze taksówkarzem nie jest Crown Victoria, ale widocznie były jakieś obostrzenia licencyjne ze względu na to, że no, trafik nie może być Fordem. Zdali takie nielicencjonowane samochody. Tak, taksówka zresztą z przodu bardziej przypomina Lexusa jakiegoś S300. Ale z tyłu to jest zupełnie coś innego. Z tyłu to jest... No nie wiem, jak to można by określić tutaj, ten tył. Jak się trzęsie śmiesznie, zobaczcie na bruku. Jak BM-ki, co? W tej grze. Jezus. Oj, koniec. Yeah, udało się. Nie było tak trudno, no. Samochód dosyć szybki, powiem wam. Okej, okay, i zrobimy sobie... Ostatnie wyzwanie już dzisiaj. Musimy zgubić... będziemy jechać SUV-em. Musimy zgubić pościg w mniej jak 4 minuty. Będziemy zaczynać oczywiście w Rosewood. Ciekawe, jak tym SUV-em się jeździ. Ojej, czekajcie, kamerę może zmienię. To była najbardziej oddalona kamera? Cholera jasna. Dobra, trzeba kombinować, gdzie tu i zgubić. Jezus, ale paskudna kamera. Zresztą ja widzę, że ten SUV strasznie poszerzone koła ma, tak jakby miał jakieś dystanse, tylko tego nie widać specjalnie na... No teraz na tej kamerze śmiesznej. No dobra, gdzie tu można zgubić? Już sobie ustalam mniej więcej trasę w głowie. O, już chyba wiem. Tu. O, tak pojedziemy, dobra. Pojedziemy do Rockport. Będę się kierował w kierunku sceny, myślę, że zdążę na czas. Jest to ostatnie wyzwanie, więc użyję sobie jednego z moich ulubionych miejsc do gubienia pościgów. No, ciekawe, ile wyciągnie ten SUV. To jest policyjny, więc on powinien sporo wyciągać, a jedzie tylko 250 km, 254 km na godzinę. Nie jest aż tak dużo. Spodziewałem się raczej szybsze jednostki. No, dostaliśmy to, co dostaliśmy. Yeah! No i teraz za chwilę skręcę sobie w prawo. Tam będzie Pursuit Breaker, a za nim zaraz ukrywanie. Uwaga. Tutaj właśnie. Tak. Patrzcie. I tutaj się wbijamy. Ale z miejsca widzę, że rusza ten samochód całkiem spoko. Nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby pchało mnie sprzeciwka jeszcze kilka samochodów policyjnych, ale myślę, że by nie było aż tak tragicznie. W każdym razie, jak w tym odcinku najlepiej spisał się w przepychankach, najlepiej spisała się w przepychankach śmieciarka. To zdecydowanie, muszę je przyznać. Okej. No i świetnie. Zrobiliśmy sobie dzisiaj kilka wyzwań. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym filmie. Piszcie wasze sugestie odnośnie właśnie tego. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!